Jest to karta, która mówi o jakiejś formie zmagań. Jest to karta dosyć chaotycznej walki. Może mówić o jakiejś kwestii przesady z naszej strony lub czyjejś. Mówi zdecydowanie o zmysłowości. Jest to karta kwestii seksualnych. Przy innych kartach może mówić o jakiejś formie zdrad w naszym otoczeniu. Może mówić również o kwestii przesady, czyli zdecydowanie burzliwy okres. Mogą to być nawet jakieś, patrząc introspekcyjnie, jakieś nasze wewnętrzne konflikty, które nas całkowicie paraliżują. Jest to karta, która mówi o jakiejś formie stresu, który wybucha. Możemy być destrukcyjni, możemy być okrutni, możemy robić z igły widły, rozpoczynając zdecydowanie niepotrzebne, otwarte, pełne przemocy czy złośliwości konflikty. Jest to taka forma gorączki, czyli tutaj działamy zdecydowanie impulsywnie, działamy w skrajnym niepokoju, z drobnych kłótni tworzymy zarzewia bardzo dużych konfliktów. Jest to również z pozytywów w danym rozkładzie, jeżeli tutaj pytamy się o rozwój wydarzeń, może to być dosyć namiętny okres w związku, o ile nie przeistoczy się w otwarte, agresywne kłótnie. Z innymi kartami ta karta jest czasami mocno przemocowa, czyli jeżeli pojawia się wokół diabła, no generalnie jest źle. Może to być kwestia jakiejś przemocy psychicznej i fizycznej ze strony mężczyzny. Jest to karta, która jak najbardziej prowokuje jakąś formę kłótni, sprzeczek, konfliktów, a nie daje żadnego rozwiązania. Rozwiązania pojawiają się dopiero w szóstce kijów czy siódemce kijów. Generalnie Saturn w Lwie, więc tutaj bardzo mocno pojawia się nasz konflikt wewnętrzny, który zmusza nas do popełniania jakichś błędów, do przerostu formy nad treścią, do czasami nieprzemyślanych działań odwetowych. Jest to karta przemocy, okrucieństwa, wojny, walki. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.
Thank you.